Jestem duszpasterzem rodzin tu przy klasztorze karmelitów w Krakowie. Zajmuję się także właśnie, czy duchowo opiekuję się grupą karmelowych dzieci, to znaczy mam, które w każdą środę gromadzą się w sali świętej Anny przy naszym klasztorze, podczas których to spotkań mają okazję wspólnie spędzić czas. Jest też zapewniona opieka dla ich dzieci. Jest to niesamowita inicjatywa, oddolna, muszę przyznać, zainicjowana przez jedną z mam, związaną de facto z nami, z karmelitami. Odbyła no, całą formację jakby duchową u nas. Tym bardziej to cieszy właśnie, bo wydaje konkretne owoce też w kościele. Tak jakby taka inwestycja karmelitańska w świeckich teraz wydaje owoc w postaci oddolnych inicjatyw, na które no nie ukrywam, z radością otwieramy się, bo właśnie często może z naszej perspektywy wydaje się, że nic więcej nie możemy zrobić, a tu pojawiają się konkretni ludzie, którzy mają pomysły, którzy inicjują nowe rzeczy i wychodzą z tego bardzo piękne dzieła. Ja się śmieję troszkę, że to duszpasterstwo pośród wszystkich, którymi się zajmuję tutaj w Karmelu, najprężniej się rozwija, bo każda środa to jest coraz więcej mam, coraz więcej dzieci i widać, że jest takie zapotrzebowanie tu w Krakowie. Z tego, co się orientuję, nie ma wielu takich miejsc, gdzie mamy z dziećmi, z małymi dziećmi, mogą spokojnie się spotkać, mogą mieć pewność, że dzieci będą pod troskliwą opieką i chcieliśmy właśnie, żeby takie miejsce powstało tutaj. Pomysł na klub dla mam, albo takie miejsce przede wszystkim darmowe i przy kościele powstał w momencie, kiedy urodziłam pierwsze dziecko. To było 5 lat temu. Ale nie było takich jakby okoliczności, w których by można było taki klub założyć, takie miejsce. Ja dokładnie nie wiedziałam, czy będzie klub, czy to będzie, jak to nazwać. W każdym razie bardzo zależało mi na takim miejscu. I z tym zamiarem nosiłam się kilka lat. Poszłam do ojca Andrzeja, który prowadzi tutaj duszpasterstwo rodzin ministrantów, z pytaniem, czy zgodziłby się na taki klub, żeby mógł tutaj powstać. No i ojciec Andrzej się zgodził, że tak samo przeor z ogromną radością przyjął tą informację. W zasadzie od momentu, kiedy się zgodzili, natychmiast zaczął istnieć klub. Schodzimy się tak do godziny 10. Ja zazwyczaj staram się być przed 9 jeszcze, żeby otworzyć wszystko, wyjąć przewijak, zabawki. O 10 zaczynamy spotkanie tematyczne. Pokażę spotkanie tematyczne. I tak do godziny 12, czasami pierwszej, w zależności od tego, ile jest mam. Zazwyczaj takich stałych, chodzących mam jest 6, 7. Najwięcej mam było tak gdzieś około 15. Tam z tyłu za mną są dywany, rozłożone zabawki, są studentki, które zajmują się dziećmi w tym czasie. A my tutaj dzielnie coś robimy. W tym momencie robimy kartki świąteczne, które mam nadzieję wysłać do rodziny i przyjaciół. Jest też modlitwa. Na każdym spotkaniu jest modlitwa za mężów. To jest bardzo ważne, myślę, nie tylko dla nas jako żon, ale też dla nich. Świadomość, że nie przychodzimy tutaj tylko pogadać, poplotkować, wypić kawę, tylko że robimy coś dobrego i myślimy o nich. Odwiedza nas siostra Bernardetka, która jest na zakrystii, jest jadwiżanką i czasami do nas przychodzi. Właśnie dzisiaj dostaliśmy od niej prezent, będziemy zaraz otwierać prezent na Mikołaja. Powiem szczerze, że trafiło to w taki niesamowity moment w moim życiu, ponieważ ja w pracy staram się rozwinąć działalność takiego klubu dla mam. Może nie w ten sposób jak tutaj, bo tutaj jest niezwykle przewodnią jednak przede wszystkim ewangelizacja. To co ja robiłam, to jest świeckim klubem. I był dzień, kiedy mi powiedzieli, że niestety tego nie mogę prowadzić. Bardzo mnie to zasmuciło. Pomodliłam się do świętej Teresy z prośbą, żeby mi pokazała, co mam teraz w życiu robić. I dosłownie po godzinie zadzwoniła do mnie Iga, że jest pomysł, że jest możliwość i tak dalej. Więc bardzo chętnie na ten pomysł przystałam, bardzo chciała mi w tym pomóc.
No i wydaje mi się, że to w miarę możliwości jakoś pomagam. Ja tutaj w tym momencie, z tego co się zorientowałam, jestem najstarszą mamą. Dlatego chętnie dzielę się doświadczeniem z tymi młodszymi mamami. Oprócz tego zawodowo jestem instruktorem masażu Chantala i doradcą laktacyjnym, więc też chętnie udzielam takich porad, jeżeli jest taka potrzeba. Strasznie mi się podoba tutaj idea tego klubu, że możemy się spotkać i możemy być między sobą sobą. To znaczy nie musimy udawać, nie musimy się siebie nawzajem wstydzić, po prostu jesteśmy jak w rodzinie tutaj. I też chcę, żeby kobiety, dziewczyny, które tu przychodzą, też przede wszystkim miały taką świadomość, że decydując się na posiadanie dzieci, jednego, dwoje, bądź większej ilości, nie są jakimiś odludkami w tym świecie, bo teraz no, mamy politykę prorodzinną taką, jaką mamy niestety. Posiadanie dziecka jest no nie na czasie, nie w modzie, a tutaj my właśnie pokazujemy, że to jest jak najbardziej, no, zgodnie z wolą Bożą, jak najbardziej w porządku. To jest przecież misja każdego małżeństwa. Tutaj jest cudowny obraz świętego Józefa, który ma bardzo, bardzo starą historię. I teraz jest reaktywacja Bractwa świętego Józefa, które został poproszony mój mąż, żeby je poprowadzić, ale liczymy na to, że się zawiąże grupa i będzie ich mężczyzn więcej. I codziennie w środy wieczorami jest msza za stolicę świętego Józefa. Są prośby, można wrzucić tam do puszki, więc często zdarza nam się, że wędrujemy z tej sali do kościoła i tam mamy mają możliwość napisania właśnie prośby do świętego Józefa, pomodlić się przed tym cudownym obrazem. Patronkami klubu jest błogosławiona Zelia, mama świętej Tereski, i błogosławiona mama Róża. Często pada pytanie, dlaczego właśnie te kobiety. Więc Zelia jest całkowicie naturalna, bo jest to Karmel i ona jest mamą świętej Tereski. Matka wielodzietna, bardzo otwarta na Boga, o głębokiej pokorze, miłości do swojego męża. Więc jakby w pierwszym momencie wydawało mi się, że nie ma lepszej patronki. Natomiast drugą patronką jest mama Róża. One żyły z Zelią w podobnym czasie. Też matka wielodzietna. Troszeczkę inną historią, bo one tak jakby obie oddają życie. It's funny because I think that in Texas it's almost exactly the same. That in even no matter where you are, people who have children and people who have strong faith all want to get together and share their lives with each other. So not only do we want to get together and pray and talk about things that are important to us, but we also just want the kids to play and be able to laugh and joke about things that we all go through together, I think. So it's much the same. It's very same because this is what you do. You make cards and you, share recipes and share your crafts with each other, and it's great. Zapraszam serdecznie na rekolekcje dla rodzin, które będą odbywać się u nas od 10 do 13 grudnia w takich dwóch blokach. Przed południem właśnie dla mam i wieczorami dla ojców, dla mężów. Ja będę prowadził tą część przedpołudniową dla mam, gdzie przez 3 dni 10, 11 i 12 grudnia o godzinie 10 podczas Eucharystii będziemy przyglądać się trzem takim figurom kobiet, wspaniałych kobiet, które mogą być takim przykładem spełnionych żon, matek dla współczesnych kobiet. To będzie Maryja, jako pierwsza Maryja, jako druga Zelia Martin, matka błogosławiona, ogłoszona błogosławioną zupełnie niedawno, matka świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, oraz święta Beretta Molla. Te trzy kobiety, które na różny sposób ukazują świętość. I chcemy wyciągnąć niejako te elementy świętości, zaproponować je współczesnym kobietom, żeby mogły przez pryzmat tych osób budować swoją świętość, być świętymi matkami, świętymi żonami w rodzinach, które budują, w środowiskach, w których przebywają, w których
przychodzi im żyć na co dzień. Serdecznie zapraszam na te rekolekcje wszystkie kobiety, matki, żony, a także mężczyzn i ojców na drugą odsłonę wieczorami.